Jeśli coś cię przerasta, nie radzisz sobie z czymś, zostań na chwilę, bo myślę o tobie i chcę za ciebie się pomodlić. W Starym Testamencie znajdujemy taką scenę, w której Mojżesz miał nakazane, by umieścić pal, a na nim węża. Każdy, kto na niego spojrzy, dozna uzdrowienia. W Nowym Testamencie znajdujemy krzyż. Każdy, kto spojrzy na Chrystusa, zostanie uwolniony i uzdrowiony. Kto z wiarą na niego spojrzy, będzie dziedzicem takich obietnic. Tylko jedna trudność jest. Przestać się wpatrywać wciąż te węże i przeciwności. Ja cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, byś był wpatrzony w krzyż Chrystusa. W nim nasza nadzieja.